Ośmiornica wyciąga z piachu zagrzebanego kraba. Umiejscawia się na tylnej części jego ciała i ostrym dziobem wgryza się w jego korpus, aplikując paraliżujący jad. Jednym z ramion cały czas przytrzymuje najsilniejsze z odnóży kraba, tak by jej nie chwyciło i nie zrobiło jej krzywdy. Krab stopniowo opada z sił i wreszcie staje się zupełnie bezbronny. Ośmiornica zabiera go w pobliże swojej kryjówki, by w spokoju go skonsumować. Gdy operator wraca następnego dnia, na miejscu zastaje już tylko pozostałości kraba. To, że ośmiornica o miękkim i delikatnym ciele potrafi zabić tak dużego, opancerzonego i wyposażonego w potężne szczypce kraba, to dopiero początek niezwykłości tego zwierzęcia. Inne dziwactwa to błękitna krew, trzy serca i mózg znajdujący się niemal w całym ciele. Kolejną anomalię stanowi to, iż ośmiornice należą do zwierząt o bardzo wysokiej inteligencji, dorównującej ssakom, co pośród bezkręgowców jest absolutną wyjątkowością. Ośmiornice tak bardzo wyróżniają się z królestwa zwierząt, że pewna grupa naukowców wysunęła nawet tezę głoszącą pozaziemski rodowód ich pochodzenia. Teza ta, co prawda, jest dość fantastyczna, ale jednak trzeba przyznać, że ośmiornice są tak bardzo odmienne od reszty zwierząt, do tego mają tak nikły zapis kopalny i tajemniczą linię ewolucyjną, że równie dobrze mogły przylecieć na Ziemię z kosmosu. Bez względu na to, czy są kosmitami, czy nie, jedno jest pewne. Są fascynującymi stworzeniami, tak bardzo od nas odmiennymi, że badając je rzeczywiście można mieć wrażenie kontaktu z obcą formą życia. Sami zobaczcie, jak dziwne to stworzenia. Zapraszam. Oto ośmiornica olbrzymia. Jedna z największych ośmiornic na świecie. Jest drapieżnikiem. Żywi się rybami, mniejszymi ośmiornicami i kałamarnicami, a także skorupiakami jak kraby czy homary. Zazwyczaj waży kilkadziesiąt kilogramów, ale największy osobnik, jakiego udało się zważyć, miał 272 kilogramy. Jak widzicie, jej ramiona usiane są licznymi, bardzo silnymi przyssawkami. Jest bardzo ciekawska, zawsze chętnie bada i eksploruje otaczający ją świat. W tym przypadku zainteresowała się osobnikiem Homo sapiens, zwierzęciem bardzo od niej odległym na drzewie ewolucyjnym. Zresztą nie trzeba być biologiem, aby te różnice dostrzec. Ośmiornice wyglądają zupełnie inaczej niż ssaki, ale także niż płazy, gady czy ptaki. Znajdują się na innym krańcu drzewa życia niż my oraz bliższe nam zwierzęta. Są bezkręgowcami i należą do mięczaków, a zatem bliżej im do ślimaków niż do nas. Jest jednak pewna rzecz, która mimo tak odległego pokrewieństwa łączy ośmiornice z nami, a mianowicie inteligencja. Absolutnie unikatowa cecha jak na bezkręgowce, które przecież nie wyróżniają się inteligencją. Naukowcy wciąż łamią sobie głowy, zadając pytanie, jak to możliwe, że pośród mięczaków mogła rozwinąć się tak imponująca inteligencja? Inteligencja to przecież domena kręgowców, szczególnie ssaków. Skąd więc ona u mięczaków? Ośmiornice pochodzą od przodków, którzy posiadali muszle. W momencie, gdy zwierzęta te zatraciły muszle, musiały rozwinąć inny sposób przetrwania w oceanach pełnych drapieżników. Ośmiornice, jako że nie mają kości, stanowią bardzo smakowity i łatwy kąsek. Są żywymi, pływającymi stekami, które liczne ryby, walenie czy foki bardzo chętnie chciałyby zjeść. A zatem, aby nie dać się zjeść, zamiast muszli trzeba użyć sprytu i inteligencji. W laboratoriach badawczych dowiedziono wyjątkowej inteligencji ośmiornic. Pokazano, że potrafią one rozwiązywać złożone problemy, rozróżniają kształty i kolory, mają skłonność do zabawy, a także posiadają pamięć krótko i długotrwałą oraz potrafią uczyć się przez obserwowanie. Dzięki mackom i przyssawkom potrafią na przykład odkręcić słoik. Z ogólną inteligencją ośmiornic wiąże się także ich inteligentny, aktywny kamuflaż. Pod tym względem ośmiornice nie mają sobie równych. Nawet kameleony ośmiornice pozostawiają daleko w tyle. U kameleonów system zmiany kolorów opiera się na hormonach i zmiana koloru, choć szybka, to pewien czas trwa. U ośmiornic jest błyskawiczna, sterowana jest bezpośrednio przez układ nerwowy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby tylko ośmiornica chciała, to mogłaby na swoim ciele wyświetlić film, niczym matryca telewizora. Mało tego, ten film miałby nie tylko głębokie barwy,
ale także byłby wręcz trójwymiarowy. Kamuflaż ośmiornicy to prawdziwy majstersztyk. Zwierzę to posiada nie tylko komórki barwnikowe, ale także komórki odbijające światło, dające odmienne barwy w zależności od kąta padania promieni. A to jeszcze nie wszystko, bo ośmiornice potrafią także zmienić fakturę swojej skóry. Może ona w jednej chwili stać się gładka, chropowata, bądź pokryta wyrostkami, grudkami czy niby włoskami. Ośmiornica błyskawicznie może upodobnić się do kępki glonów czy do porowatej struktury rafy koralowej. I to też jeszcze nie wszystko. Aktywny kamuflaż ośmiornicy to także zmiana kształtu całego ciała oraz poruszanie się dokładnie w taki sposób jak przedmiot, który w danej chwili ośmiornica chce imitować. To absolutne mistrzostwo. Najlepszy kamuflaż, jaki istnieje wśród zwierząt, bo trudno wyobrazić sobie lepszy, który mógłby tak dynamicznie się zmieniać. Jednak na wszelki wypadek ośmiornica ma w swoim arsenale jeszcze jedną, bardziej doraźną broń przeciwko drapieżnikom. Aby zdezorientować napastnika, pluje w jego kierunku chmurą atramentu, po czym ucieka, wykorzystując napęd odrzutowy w postaci strumienia wody. Jako że ośmiornice stanowią tak smakowity i z powodu braku szkieletu łatwostrawny kąsek, musiały rozwinąć rozmaite strategie zapobiegające ich zjadaniu. Oprócz kamuflażu potrafią także doskonale się ukrywać. Wykorzystują w tym celu wszelkiego rodzaju szczeliny i zagłębienia. Jedyna twarda część ciała ośmiornicy to jej dziób, podobny do papuziego, oraz chrząstka wokół mózgu. Jej ciało jest więc doskonale plastyczne i potrafi się wcisnąć nawet w najmniejsze szczeliny. Ośmiornice jako kryjówki wykorzystują także wszelkiego rodzaju muszle, a także łupiny po orzechach kokosowych. Z wykorzystywania łupin słynie przede wszystkim ośmiornica kokosowa, która szczególnie upodobała sobie łupiny orzechów. Dzięki przyssawkom, a także licznym ramionom, ośmiornice potrafią wyjątkowo sprawnie manipulować wszelkiego rodzaju muszlami, łupinami czy kawałkami rafy. Gdy tego wymaga sytuacja, potrafią wykorzystać każdy przedmiot, by zamknąć nim wejście do swojej kryjówki. A skąd nazwa ośmiornica? Ośmiornice należą do głowonogów, czyli do stworzeń, u których macki, czyli jakby nogi, wyrastają bezpośrednio z workowatej głowy. Obecnie żyje około 750 gatunków głowonogów na Ziemi. Należą do nich mątwy i kalmary, które mają po 10 ramion, a także łodziki, stworzenia żyjące w muszlach i mające aż po kilkadziesiąt ramion. Natomiast ośmiornice mają 8 ramion, stąd też ich nazwa ośmiornice. Mamy około 300 gatunków ośmiornic. Najmniejsze są wielkości śliwki, a największe, jak ośmiornica olbrzymia, mogą mieć nawet 9 metrów rozpiętości ramion. Co ciekawe, ośmiornice rozmnażają się tylko raz w życiu i krótko po rozrodzie giną, zarówno samce, jak i samice. Niektóre gatunki opiekują się jajami i giną zaraz po wylęgnięciu się młodych z jaj. Długość życia ośmiornic jest stosunkowo krótka. U najmniejszych ośmiornic trwa zaledwie pół roku. U największych, jak ośmiornica olbrzymia, dochodzi do 5 lat. Za śmierć ośmiornicy odpowiadają hormony gryczołu wzrokowego. To one stymulują rozród ośmiornic, bo dzięki nim dojrzewają narządy płciowe. A gdy biologiczna rola zostanie spełniona, hormony te dezaktywują gryczoły trawienne, przez co ośmiornica ginie śmiercią głodową. Potwierdzono to eksperymentalnie. Badacze usunęli zaraz po rozrodzie ośmiornicy jej gryczoły wzrokowe, dzięki czemu ośmiornica porzuciła opiekę nad jajami, wróciła do pobierania pokarmu i osiągnęła znacznie wyższą długość życia. Gdyby u nas było to takie proste. Rezygnujesz z rozmnażania, ale żyjesz dłużej. Kto by się zdecydował? Ciekawostką u ośmiornic jest także to, że neurony nie mieszczą się u nich tylko w mózgu, ale także poza nim, a raczej zwłaszcza poza nim, bo aż 2/3 neuronów znajduje się w ramionach ośmiornicy. Czyli w uproszczeniu można powiedzieć, że mózg ośmiornicy mieści się nie tylko w jej workowatej głowie, ale także w mackach. Być może właśnie dzięki temu całe ciało ośmiornicy, wszystkie jej 8 ramion, choć w skoordynowany sposób, to działa dość niezależnie od siebie. Każde ramię ma niezależną zdolność ruchu i swój własny mózg. Mało tego, poszczególne macki wyposażone są także w komórki czuciowe, ale co najdziwniejsze, także w komórki smakowe.
czyli to tak, jakby człowiek miał kubki smakowe rozmieszczone na rękach i nogach. To wszystko chyba trochę wykracza poza nasze wyobrażenie na temat, jak to jest być ośmiornicą. Inteligencja ośmiornic z pewnością jest niezwykła. Dorównuje niektórym ssakom, a jak na bezkręgowce jest prawdziwym unikatem. Ośmiornice nie przyleciały z kosmosu. Żyją w bardzo złożonym środowisku, bogatym w niezliczone organizmy. Muszą być inteligentne i przebiegłe, by samemu móc polować, a jednocześnie unikać innych drapieżników. Poza tym mają plastyczne ciało, chwytne ramiona i złożoną dietę, co również stymuluje inteligencję. Niezwykłe jest to, że prowadzą samotniczy tryb życia, a życie społeczne uważane jest przecież za istotny czynnik rozwoju inteligencji. Zapewne gdyby ośmiornice żyły dłużej, a jednocześnie prowadziłyby złożone życie społeczne, ich inteligencja byłaby jeszcze wyższa, a kto wie, może nawet dorównywałaby naszej. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby zanurzyć się w podwodnym świecie i zaprzyjaźnić się z ośmiornicą, polecam nagrodzony w ubiegłym roku Oscarem film dokumentalny pod tytułem Czego nauczyła mnie ośmiornica? Film dostępny na Netflixie. Przedstawia historię człowieka, który przez długi czas codziennie nurkował w oceanie, przyglądając się życiu pewnej ośmiornicy. Polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.